Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym wyzwaniu na moim kanale. Miałam w najbliższym czasie nie robić nowych wyzwań, ale jako, że skończyliśmy Piękną i Bestię, a wiem, że bardzo lubiliście te klimaty takich dawnych lat, bym powiedziała, to postanowiłam, że od razu ruszymy sobie z nowym wyzwaniem i będzie to wyzwanie królewskie, które mega, mega, mega mi się podoba. I mam nadzieję, że Wam też się spodoba, ponieważ jest to naprawdę mega skomplikowane, ale bardzo ciekawe wyzwanie. Także w dzisiejszym odcinku będzie tak bardziej organizacyjnie, ponieważ chcę Wam powiedzieć co i jak. Ale mam nadzieję, że pod koniec jeszcze przejdziemy chwileczkę do gry, ale zacznę od tego, że dzisiaj Wam objaśnię zasady ogólne tego wyzwania oraz zasady dotyczące pierwszej generacji, także już rozpoczynam. Generacji ogólnie jest 5. Każda generacja składa się z dwóch pokoleń, czyli w sumie chodzi o to, że musimy przejść 10 pokoleń simowych. Każda generacja ma swój osobny kolor. Pierwsza jest czerwona, co zresztą może już widzicie po naszych postaciach, że ma czerwoną sukienkę, to jakiś czerwony dodatek na garniturze. Jest jeszcze generacja żółta, zielona, niebieska i fioletowa. Mam nadzieję, że kolejność powiedziałam dobrze, ale na razie zajmujemy się pierwszą generacją, a właściwie najpierw Wam powiem, jakie są zasady właśnie ogólnie, które stosujemy do każdej kolejnej generacji. Ja te zasady generalnie troszeczkę zmieniłam, ponieważ w niektórych miejscach coś skróciłam, coś rozszerzyłam, coś delikatnie zmodyfikowałam, ale generalnie cały zamysł jest taki jak w oryginalnym wyzwaniu. W Polsce za bardzo nie ma tego wyzwania na YouTubie, więc bardzo się cieszę, że mogę, że tak powiem, pokazać to szerszej publiczności, ponieważ jest Was ze mną już 7,5 tysiąca. Jest mi bardzo, bardzo miło z tego powodu i mam nadzieję, że właśnie z tej okazji się cieszycie, że coś takiego nowego się pojawia. I dalej. Oryginalne wyzwanie zakłada, że nasza rodzina ma tylko te 20 tysięcy simoleonów. Nasz założyciel właściwie, którym jest mężczyzna, ma 20 tysięcy simoleonów. Ja naszej rodzinie ofiarowałam powiedzmy 50 tysięcy simoleonów, ale z założeniem, że przed śmiercią naszego założyciela, jeżeli nie zdąży, to oczywiście to przechodzi na rodzinę, ten obowiązek, ale przed śmiercią ten pierwszy założyciel całej dynastii powinien te 30 tysięcy zwrócić. Także powiedzmy, że taki mini kredyt sobie bierzemy, tak powiedzmy. Także oddamy to, ale na start właśnie dlatego wzięłam, ponieważ jak tutaj możecie zobaczyć, przygotowałam już taki właśnie dom. Dlaczego to zrobiłam? Może przełączymy kamerę. Dlatego to zrobiłam, ponieważ ja, wiecie, nie jestem zbyt dobra w budowaniu domów, takich obiektów. A tutaj chodzi o to, żeby jak najbardziej oddawać klimat z tych dawnych lat. Więc myślę, że bez sensu byłoby po prostu budować coś brzydkiego. Więc postanowiłam, że coś takiego już pobiorę z galerii. Pomalowałam to na czerwono. W środku jest po prostu pusto, ale to zaraz też zobaczycie. Także tutaj widzicie same puste, niepomalowane nawet pokoje. Tak, i wracam tutaj do nich z powrotem, żeby Wam móc to opowiedzieć. Więc jako, że nie jestem dobra w tym budowaniu, to stwierdziłam, że po prostu będziemy mieć już piękne mury, które będziemy po prostu uzupełniać, a te pieniądze, które wzięliśmy, to oddamy. Kolejna zasada jest oczywiście taka, że nie wolno używać żadnych modów, żadnych kodów, które mają nam tutaj przyspieszyć rozgrywkę. Ta seria będzie bardzo, bardzo długa. Obstawiam, że może nawet ponad 50 odcinków tej serii, więc mam nadzieję, że Wam ją ciepło przyjmiecie. Jeżeli Wam się podoba pomysł takiej rodziny królewskiej, dajcie kciuka w górę, ponieważ chciałabym po prostu tą serią zrobić taki, z tej serii zrobić taki po prostu główny temat tego kanału. Może nie główny, ponieważ dalej będą różne serie simsowe, Movistar Planet i tak dalej, ale to będzie taka seria, wiecie, która będzie się ciągnęła i ciągnęła. Myślę, że właśnie nawet około 50 odcinków, po 10 odcinków na generację, ale dalej. Nie wolno właśnie używać żadnych modeloda, żadnych kodów typu modyfikacja potrzeb, po prostu gramy i już, nie śpieszymy się, chodzi po prostu o dobrą zabawę, o rozegranie tego wszystkiego. Tak jak właśnie może się domyślacie, kolor generacji powinien być jak najbardziej odzwierciedlony w strojach, powinien być odzwierciedlony w wystroju mieszkania. Nie mówię, że ma być wszystko idealnie czerwone, wszystko czerwone, każdy strój czerwony, ale żeby ten kolor gdzieś tam się tak wybijał naprzód. Nie wolno nam przeprowadzać rodziny już z tego miejsca. Dopiero w generacji zielonej, ale o tym będę mówiła właśnie przy generacji zielonej. Na razie skupimy się na tych początkowych zasadach. Na razie założycielem jest nasz Henryk, także poznajcie Henryka. Tu jest nasz Henryk w koronie bardzo dużej, także założyciel zawsze będzie chodził w takiej bardzo dużej koronie, żeby go było z daleka widać. To jest właśnie nasz założyciel Henryk, nazywa się Henryk Gold, czyli złoty, a jego cechy, także od razu go poznamy, to jest perfekcjonista, jest rodzinny, towarzyski i jest też domownikiem. I to właśnie on jest tak jakby założycielem i osobą, która jest tak jakby najważniejsza w tej rodzinie. Ale wiadomo, on kiedyś umrze i wtedy dziedzictwo przechodzi na najstarszego syna właśnie Henryka i naszej tutaj też poznajcie, naszej Emilii. Emilia nazywa się Silver.
i to jest księżniczka, która gdzieś tam przyjechała, nie wiadomo skąd, z jakiegoś tam kraju i ma właśnie wziąć ślub z naszym Henrykiem, kiedy się już poznadzą i będą się kochali, ponieważ no wiecie, takie małżeństwa ustawiane dawniej były dosyć popularne, ale my postaramy się, żeby oni się w sobie zakochali. Generalnie powinnam chyba zrobić tak, że powinnam zapoznać jakąś kobietę z miasta i właśnie poderwać ją i z nią być, ale chciałam, żeby to była piękna kobieta, która będzie właśnie założycielką pierwszą parą w całej tej dynastii. Także tak jak powiedziałam, dziedzictwo przechodzi z Henryka na najstarszego syna Henryka. Jeżeli nie byłoby w jakimś przypadku mężczyzn, to dziedzictwo przechodzi na córki. Można adoptować dzieci, ale pierwszeństwo zawsze mają dzieci z krwi, czyli narodzone, a te adoptowane są tak jakby po prostu traktowane w drugiej kolejności. Wiem, że to przykre, ale takie są zasady. Wszystkie nasze córki mają wziąć ślub w kolejności urodzenia, a jeżeli chodzi o naszych synów, to ślub jest w kolejności dowolnej. Każdemu naszemu dziecku musimy zorganizować ślub w kościele. Kościół już wybudowałam, jest już w naszej wierzbowej zatoczce. I po wzięciu ślubu każde nasze dziecko z tym swoim małżonkiem bądź żoną musi zajść w ciążę, muszą mieć dziecko i będąc w ciąży wyprowadzają się z domu tak, aby ta nasza dynastia, aby ta nasza rodzina się cały czas rozrastała, także musi wyprowadzić się w ciąży. Cała generacja kończy się wtedy, kiedy główny założyciel danej generacji umiera, czyli w naszym przypadku, kiedy Henryk umrze, plus wyprowadzą się już wszystkie jego dzieci, generacja czerwona się zakończy i rozpocznie się kolejna generacja, czyli kolejna będzie żółta. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi, po prostu założyciel musi już po prostu tak jakby umrzeć ze starości bądź jakiejś tam konkretnej śmierci i wtedy jego najstarszy syn rozpocznie kolejną generację, ewentualnie córka, w zależności jak się życie potoczy. Wydaje mi się, że nasza Emilia powinna to przeżyć, ponieważ kiedy będzie w ciąży, to czas się dla niej zatrzyma i ona przejdzie do kolejnej generacji, ale pozostanie w stroju czerwonym, tak żeby po prostu pokazać, że ona pochodzi z poprzedniego pokolenia. Ważne też będzie w tym wyzwaniu nasze drzewo genealogiczne. Otworzymy to drzewo genealogiczne, a ja wam już coś powiem właśnie. Na razie mamy tylko Emilię, właściwie nawet tego drzewa nie mamy jeszcze, bo oni nie wzięli ślubu, więc może za bardzo wam nie pokażę, ale chodzi o to, że do drzewa genealogicznego wchodzą nasi, no wiadomo, Emilia i Henryk, a następnie ich dzieci, małżonkowie, ich dzieci i wnuki, ale wiecie, żadni teściowie i tak dalej się do tego nie liczą. Następna zasada jest taka, że kobiety nie mogą chodzić do łóżka przed ślubem, mężczyźni będą mogli, ale dopiero od generacji żółtej będą mogli mieć dowolną liczbę partnerek, nawet przed ślubem. Mężczyźni chodzą do szkoły, mężczyźni chodzą też do pracy i od wieku nastolatek aż do wieku emerytalnego przez wszystkie pokolenia muszą do tej pracy chodzić. Kobiety natomiast póki co do pracy nie chodzą, ale o tym będzie po prostu dokładniej opisane w każdej generacji. Uznałam, że kobiety przez wszystkie generacje mają chodzić w sukienkach bądź spódnicach. Najlepiej byłoby, gdyby to były suknie długie, ale może się tak zdarzyć, że małe dzieci będą chodziły w krótkich sukienkach, jeżeli nie znajdę długich sukienek w odpowiednich kolorach. Wyjątkiem oczywiście są stroje sportowe, piżamy i bikini. Będę się starała właśnie, żeby wszystkie kobiety nosiły diademy, żeby widać było, że to są księżniczki bądź też królowe. Duchy wszystkich zmarłych musimy uwolnić ze światy, żeby nam się tutaj nie pałętały, a nagrobki jeszcze dla pewności schować do wyposażenia rodziny. Wszelkie rozwody są zabronione przez pierwsze 3 generacje i jest dozwolona opiekunka lub sprzątaczka. Także to były zasady ogólne. W opisie będziecie mieć podany link do mojego tak jakby spisu tych wszystkich zasad. Tych zasad, które już sobie zmodyfikowałam pod siebie, gdzieś tam skróciłam, coś tam zrobiłam, także macie tam wszystko opisane. I tam też będę zaznaczała mój postęp, także po każdym odcinku będę sobie to aktualizowała, więc w każdej chwili można sprawdzić, co już mi się udało osiągnąć, a co jeszcze nie. Także oczywiście zapraszam Was do zerknięcia właśnie do tych wszystkich zasad, żeby sobie wszystko na spokojnie przeczytać, żeby wszystko sobie zrozumieć, bo wiem, że ja mogę mówić chaotycznie i to jest szybko i nie wszystko może być zrozumiałe. Ale przechodzimy teraz do zasad generacji czerwonej, czyli naszej pary założycieli. Oni tutaj już czekają, zaraz zaczniemy, wiem, że na razie jest nudno, że tylko mówię i nic się nie dzieje, ale muszę Wam powiedzieć, bo tu jest naprawdę bardzo dużo takich małych zasad, które muszą po sobie być i wszystkie są bardzo ważne. Zaczniemy od głównych celi generacji czerwonej. Mamy generalnie 3 takie cele. Po pierwsze, musimy mieć na koncie 200 tysięcy simoleonów na koniec tej generacji, plus pamiętajmy o tym, że musimy się jakoś urządzić, no i musimy jeszcze oddać ten dług 30 tysięcy simoleonów. Musimy mieć w drzewie genealogicznym, czyli nasze dzieci, małżeństwa naszych dzieci i ich dzieci kolejne, musi to być 45 osób. Jeżeli będzie za mało, to sobie kogoś doadoptujemy. Rządząca rodzina
musi mieć przynajmniej 8 dzieci. 8 dzieci musimy mieć minimalnie. Takie mini zasady w tym właśnie, w tej naszej generacji czerwonej, to można, dozwolone kariery to jedynie kariera sportowa, biznes i kulinaria, dostępne umiejętności, bo też nie wszystkie możemy mieć, gotowanie, wędkarstwo, sprawność fizyczna, ogrodnictwo, logika, malarstwo i umiejętności motoryczne. Jedyną dostępną elektroniką jest komputer, ale on nam służy tylko do pracy i tylko do adopcji, nie można tam nic robić dla rozrywki. Zabronione jest bara-bara, a dostępną opcją jest jedynie postaraj się o dziecko. I teraz zasady dotyczące kobiet, czyli na razie skupimy się na naszej Emily. Kobiety mogą mieć aspiracje jedynie fortuna, nie chodzą do szkoły, nie chodzą do pracy i przed ślubem, ale tutaj nasza para założycielska się tak jakby w to nie wlicza, ale kolejne nasze kobiety, nasze córki przed ślubem muszą osiągnąć 4. poziom gotowania, 2. malowania i 1. poziom charyzmy, zanim będą mogły wyjść za mąż. Jeżeli chodzi o mężczyzn, ale tak jak mówię, nasza założycielska para nie do końca się w to wpisuje, to mężczyźni przed ślubem muszą osiągnąć 4. poziom umiejętności sportowych, 2. poziom majsterkowania i 1. poziom wędkowania i muszą mieć minimalnie ocenę 4 w szkole, w podstawówce i w liceum. Okej, startujemy, klikam play. Myślę, że to na razie wszystko, jeżeli chodzi o takie zasady. Jeżeli coś mi się jeszcze przypomni, to Wam powiem. Teraz właśnie zobaczymy sobie ten dom. W domu jest pustka. Nie wiem, czemu tutaj mi się znalazła w tym domu. Tutaj, zobaczcie, skrzynka na listy, więc szybko to sobie tutaj zabierzemy. Komórkę odkładamy, bo niestety z komórek korzystać nie możemy, także sobie tutaj wyciszymy oba telefony. Emilia, ty też. Aha, ty też masz już wyciszony? To się chyba robi tak jakby dwa na raz. Okej, tutaj widzę, że już zaczynają zagadywać, więc jak najbardziej niech się zagadują, ponieważ będziemy musieli naszą Emilię tutaj poderwać, także zapytajmy ją, jak minął jej dzień, poznajmy ją i może rozmawiajmy o zainteresowaniach. Chciałam popatrzeć w chmury, ale nie ma. Zaprośmy do patrzenia w chmury, właśnie jest. No i będziemy mieć troszeczkę problemu, ponieważ na razie nie mamy gdzie spać. Oni też za dużo się nie znają, więc nie wiem, czy będą chcieli spać w jednym łóżku. Patrzą się w chmury, leżą, rozmawiają, więc jak na razie takie, wiecie, wstępne pierdółki, żadnych buziaczków na razie nie może być. Wiem, że mogłam zrobić ich od razu małżeństwem, ale chciałam, żebyśmy tam jakaś kobietka w dresie biegła, żebyśmy mogli po prostu od początku rozpocząć tą przygodę razem. Także dajcie mi koniecznie znać, jak Wam się podobają nasze nowe postacie. Ogólnie bardzo mi się podoba Emilia. Obie postacie pobrałam z galerii, ale oczywiście je pozmieniałam po swojemu, także wydaje mi się, że fajnie wyglądają, ale koniecznie dajcie mi znać, co Wy o nich sądzicie. Także Henryk teraz, Henryk jeszcze coś tutaj rozmawia o marzeniach, o jakieś przytulaski już widzę, ożywiona rozmowa, opiszmy nowy pomysł i mamy w ogóle już przyjemną rozmowę, także idzie dosyć fajnie na razie. Oni mają bardzo pozytywne mają cechy, więc wydaje mi się, że nie powinno być z tym problemu. Opowiedzmy porywającą historię. Zaprośmy jeszcze raz do patrzenia w chmury. A ja tutaj się już zacznę powoli rozglądać za jakimiś rzeczami do zbierania, więc nasz Henryk, wiadomo, na razie niby jest królem, ale od czegoś trzeba zacząć, więc myślę, że coś tutaj sobie pozbiera. Jakaś cebula. Emilia, ty nie siedź na telefonie, tylko tutaj też może byś coś pozbierała. Kwiat lilii. Czemu jest obejrzyj, a nie ma zbierz? Nie wiem, dlaczego tak jest, ale tu wiem, że zawsze właśnie widziałam z okna, bo to jest ta sama działka, co Piękna i Bestia, także jest bardzo sentymentalnie. Widziałam zawsze tam skałka, że gdzieś tam z tyłu leżała, także tym bardziej fajnie sobie zbierzemy, będziemy sobie zawsze zbierać. Tutaj też tylko obejrzyj, nie wiem, dlaczego tak jest. Zobaczmy na naszej rozpisce, znaczy ja patrzę, czy można robić wędkowanie. I tak, mężczyźni nawet muszą osiągnąć wędkowanie. Tutaj byśmy przysłali go, żeby tutaj coś powędkował. Także on teraz idzie na ryby, a nasza Emilia stoi i coś tam znalazła, jakąś kapsułę. Tutaj też widzę jeszcze jedną skałkę, więc niech ją wykopię. Nie wiem, czemu tych roślin nie możemy zbierać. Myślałam, że sobie dzisiaj coś jeszcze zasadzimy, ale widzę, że coś nie bardzo. Tutaj może będzie szukała żaby. Szukaj żab. I tu jest jeszcze jedna skałka. Tutaj jeszcze jedna po drugiej stronie. Tutaj też w ogóle po drugiej stronie mamy wodę. Nigdy nie zwracałam uwagi na to, co się dzieje po drugiej stronie, a tu zobaczcie, jakie piękne tereny. Tu jeszcze jedna, wiecie, taka ta banieczka z żabami, jeszcze jedna skała, więc Emilia tutaj trochę ją wykończymy, a nasz Henryk będzie właśnie łowił. No także od tego zaczynamy, ale już niedługo zaczniemy żyć bardziej po królewsku, obiecuję Wam to, jak już tylko troszeczkę pieniędzy sobie zbierzemy, no bo oczywiście, tak jak mówię, zaczęliśmy trochę inaczej niż generalnie powinno być w oryginale, ale myślę, że będzie i tak dobrze. Myślę, że na razie Wam nie będę opowiadała o tym,
co po prostu się dzieje w kolejnych generacjach, bo i tak byśmy zapomnieli. Także jeżeli ktoś jest ciekawy, co będzie się działo później, jakie będą cele i zasady, to oczywiście, tak jak mówię, link jest w opisie, ale nie chciałam Was już po prostu zanudzać tymi suchymi faktami, bo wiem, że to będzie po prostu dla Was nudne, kiedy nic się nie dzieje, a trzeba posłuchać. Ale tak jak mówię, musiałam to po prostu wszystko wyjaśnić. Pokaż się, Emilia. Emilia w tej pięknej sukieneczce tutaj szuka tych żab, a Henryk łowi w tej koronie na głowie. Także jestem bardzo ciekawa, czy ich dzieci będą ładne, bo oni mi się naprawdę bardzo podobają i jestem bardzo ciekawa właśnie, jakie z tego wyjdą dzieci. Więc na razie sprzedajemy to, co tutaj mamy. Ona też tutaj jakąś skałkę, ale to są bardzo tanie te rzeczy. Tutaj dwie te kapsuły, ale obydwie kapsuły sprzedajemy od razu i czekamy na tą drugą żabę. Na razie mamy żabę za dyszkę, więc szału nie ma. Myślałam, że coś złowił, ale to chyba taki fałszywy alarm, ryba uciekła. Tutaj już właśnie można zbierać plon, dopiero teraz mi się ta funkcja tutaj otworzyła. Tutaj też, więc będziemy sobie to mieć, te rośliny, zasadzimy sobie je, będziemy sobie je zbierać. Ogólnie rola naszej, może będziemy na nią patrzeć, ona teraz szybko biega wszędzie. Rola naszej Emilii będzie taka, że nie chodzi do pracy, zajmuje się tylko wychowywaniem dzieci i trochę też będzie się dokładała do rodziny takimi rzeczami jak ogrodnictwo, malowanie. Myślę, że jak najbardziej może się tym zająć. Biegnie teraz właśnie po drugą żabę, więc zobaczymy, za ile ta żaba będzie. Tu tą skałkę też sobie sprzedamy. I pokaż nam się żabo. No bardziej, królowa szuka żab. Też żaba bakłażan, więc też zadychę. No szkoda, ale no skoro tak musi być, to niech tak będzie. Tu zobaczcie, mamy ten nasz dom i on jest po prostu puściuteńki. Nawet nie mam pomysłu, jak go teraz urządzić, ale no jakoś będziemy musieli to zrobić. Któryś pokój musimy obrać jako naszą główną sypialnię i myślę, że to nie musi być wcale jakiś bardzo duży pokój, więc może wybierzemy sobie ten tutaj. Tutaj myślę, że zrobimy sobie taką łazienkę później, a tutaj właśnie pokój typu sypialnia, więc już sobie tutaj otworzymy właśnie ten pokój. Trochę tych pieniędzy mamy, więc na razie może kupimy sobie jedno łóżko. Ja znalazłam bardzo ładne łóżko, takie bardzo klimatyczne łóżko, ale ono niestety jest określone jako niewygodne, a szkoda, ale na razie sobie właśnie tego łóżka użyjemy. Na razie może, tak, no może pomalujemy ściany, żeby nie spali w jakichś brzydkich, obskurnych ścianach. I też znalazłam bardzo dużo ładnych takich, powiedziałabym, tapet, tylko właśnie oczywiście chciałabym używać tych w kolorze właśnie królewskim. Coś mi się tu pomalowało kawałeczek, ale ja nie chciałam tego jeszcze pomalować. Na razie to była taka moja próba. Także taki sobie weźmiemy kolorek do sypialni. Myślę, że jest bardzo ładnie, ale zobaczymy, jakie jeszcze są. Bo pamiętam, że ściągałam właśnie parę. Te to takie bardziej na korytarz, bym powiedziała. Te też są ładne, ale to jest tylko jeden kolor i niebieski, więc myślę, że to nam się przyda w kolejnych generacjach. To jest też, słuchajcie, śliczne i o tym myślę, że to będzie na naszych korytarzach. Ale zamkniemy sobie ściany, żeby zobaczyć. Coś takiego, jak takie stare zamczysko, nie wiem, coś takiego, no nie wiem w sumie, czy to będzie nam pasowało, może gdzieś, no nie, trochę się gryzie z tymi, słuchajcie, oknami. Ale dobra, to jest kwestia do gadania, to zrobimy później. Jeszcze co chciałam kupić, to sztalugę, ponieważ nasza właśnie Emilia, tak jak Wam powiedziałam, będzie się zajmowała takimi rzeczami jak jakaś drobna pomoc. Także może tutaj w takim, tutaj w sumie byłby śliczny kącik na jadalnię. Także ja ogólnie wiecie, że urządzać za bardzo nie lubię. Właśnie to jest taki problem, że ja nie lubię, bo chyba nie mogłabym być po prostu taką, wiecie, projektantką, bo nic mi nigdy nie wychodzi tak, jakbym chciała. W mojej głowie jest inaczej niż się to później okazuje po zakończeniu robienia. Więc na razie tutaj postawimy tą sztalugę i to na razie będzie to, co mamy. Ale myślę, że nie, no przydałoby nam się jeszcze takie rzeczy jak jakaś kuchenka. Więc myślę, że ten kącik byłby dobry na taką mini kuchnię. Więc zaczniemy od zakupu jakiejś lodówki. Chciałabym taką w miarę nie najgorszą tę lodówkę, żeby nie psuła się aż tak bardzo. Więc może taką na razie mówię, ponieważ no później sobie kupimy inną. Najbardziej by mi podobała się ta, wiecie, ta czarna. Ale na razie jej nie możemy kupić. Więc póki co zostaniemy z czymś takim. Tu mamy takie półki, ale może coś innego. Może takie. Tylko brązowe sobie weźmiemy. Takie ciemnobrązowe. No, może być. Nie wiem. Zobaczymy, może jednak inny kolor. To jest strasznie ciemno. O, takie sobie może weźmiemy. Ale z białym blatem bym chciała. O, to może po prostu takie, żeby na czymś można było postawić jedzenie, na czymś kroić. No i niestety, jeżeli chodzi o kuchenkę, to nam wystarczy. Tak, już ją postawiłam, tylko właśnie mi się aparat wyłączył, że mówiłam, że nam wystarczy tylko na taką. Weźmiemy sobie taką białą, żeby nie robić takiego, wiecie, takiego brzydkiego koloru.
Może sobie zamienimy kolejność, o tak sobie to postawimy. Chciałabym jeszcze alarm, ale chyba nam już nie wystarczy. A wystarczy, więc jak najbardziej sobie tutaj kupimy ten alarmik. Tu go gdzieś powiesimy, no dobra, może powiedzmy, że go nie widać. To oczywiście będzie później wszystko do zmiany, także spokojnie. Wiem, że nie wygląda to dobrze, ale na razie, tak jak mówię, zaczynamy. Mamy tutaj kibelek, ambasador, ale na razie się powstrzymamy i kupimy sobie później coś lepszego. Okej, wracamy po prostu do rozgrywki, do grania. Pokaż się, Emilia, gdzie ty jesteś, co ty robisz, nie widzę cię, gdzieś tam lecisz jeszcze. A nasz Heniu na telefonie, no bój się Boga, chłopie, może jeszcze byś troszkę połowił, idź na te ryby, nic nie znalazłeś? Trochę kiepska sprawa. Emilia się bardziej postarała, ciągle gdzieś lata, tu z kimś chcesz rozmawiać? Nie będziemy rozmawiać, nie mamy na to czasu, jakiś tam plon już jej się udało zdobyć, to tutaj myślę o jakiś komitet powitalny. Zobaczymy, kto tutaj do nas przyszedł. To jest jakaś Barbara Cegła. Pokaż się, Barbaro, z przodu. Muszę zamknąć te ściany. No, stylizacja mega. Ale ja bym tak średnio chciała, żebyście się dzisiaj... Telefon zostaw! Średnio bym chciała, żebyście się dzisiaj zajmowali takimi rzeczami. Tu gdzieś może w kąciku sobie zasadzimy te rośliny. Zdobyłaś ogrodnictwo? Aha, bo zebrałaś ten plony. Zostaw ten telefon. I Henryk też coś upolował, także brawo, Heniu, zaraz zobaczymy, co tam ci się udało zdobyć. Emilia, szczeleci, zasiej to, a nasz Heniutek łowi. No i ma tutaj rybę za 7 aż. Więc czy możemy ją jakoś tam ugotować, czy coś? Można tylko zawiesić na ścianie. No to nie, no to sprzedamy sobie zawsze ten grosz do grosza, wiecie, jak to się mówi. Nasza Emilia zasiała, zasiałaś już wszystko, nie wiem. Jakieś takie dziwne kupeczki ci się zrobiły, a masz jedną, podlej, to też zasiej. Henryka, naszego króla, poprosimy, żeby nam coś ugotował, jak już skończy łowić, więc może gotuj tost z serem na przyjęcie, będziemy sobie to jeść. Na razie nawet nie mamy, o znowu coś złowił, jakąś rybę, więc sprzedamy. Nawet nie mamy gdzie usiąść z tym jedzeniem, ale chciałabym też, o tutaj Emilia, jeszcze podlej to. Czy ty się, dziewczyno, dzisiaj wciekłaś z tym telefonem? Uspokój się, zobaczymy jak potrzeby. Potrzeby w miarę ogarnięte właśnie, o to chodzi. Henryk jeszcze tam chwilkę łowi, a naszą Emilię tutaj poprosimy, żeby coś zaczęła malować. Niech się dziewczyna już zaczyna uczyć. Klasyczny obraz średni. I zaczęła sobie malować. Jeszcze chciałam dokupić światło do naszych pomieszczeń, ale na razie jest dzień, tutaj ładne światło jest, także tu póki co. I ma już jakiś pierwszy poziom i Henryk, zobaczcie jak się rozhulał, znowu coś złowił. Pokaż się, Heniu. Będę na niego chyba mówiła Heniu. Ogólnie Heniu, ponieważ mój tata ma na imię Henryk, więc na tę cześć, proszę bardzo. Mogłam w sumie zrobić Emilię Violettą. To byłoby też takie fajne imię, nie? Ale jak już jest Emilia, to Emilia. Jedną żabę sobie sprzedamy, także otworzymy stos, sprzedane i skałka sprzedana. Nie wiem, czy tak naprawdę nie zrobiłam sobie wielkiego tutaj strzału, jak ja to mówię, w kolano, bo dom jest ogromny, rachunki będą ogromne, a my pieniędzy już nie mamy. Ale no, powiedzmy, że musimy tak zrobić. A zapomniałam najważniejszej rzeczy. Henryk, stoisz tutaj, więc popatrzymy na ciebie przez chwilkę. Musisz podjąć pracę, bo po prostu mężczyźni muszą chodzić do pracy. To jest ich obowiązek. Dobra, skończysz łowienie może. Zaczynać się chcieć siku. Ale to może jeszcze troszkę wytrzymasz. Także możemy podjąć takie prace jak sportowa, kariera sportowa, biznes lub kulinaria. I mamy tak, sportową zobaczymy, biznesmen najpierw zobaczymy może, 16 simoleonów za godzinę, weźmiemy sobie oczywiście najdroższą, wiecie, kuchmistrz to 15, to odpada i ewentualnie jeszcze możemy zrobić sportową, ale myślę, że sportowa to jest taka kiepska jak na tego właśnie króla. Ale z drugiej strony, chyba weźmiemy sobie tą kulinarię. Trochę będziemy mieć mniej pieniędzy, ale pewnie będzie zadanie domowe, żeby coś tam gotować. Więc Henryk będzie się zajmował gotowaniem i tak, weźmiemy sobie właśnie to. I codzienne zadanie przygotowania jedzenia bądź drinków. Więc akurat sobie zaraz to zrobi. I tak, tym się będzie właśnie zajmował. Emilia, nastrój flirciarski. Zobaczcie, tutaj coś takiego ładnego maluje. To też wszystko, wiecie, jest tak przemyślane, że później w drugiej generacji musimy mieć w domu obrazy, arcydzieła lub doskonałe, więc może coś Emilii się uda namalować i w tym domu właśnie zostanie, więc będzie już taki jeden minicel ukończony. Pożar mamy, Jezus Maria, czy my musimy mieć taki pech? Zobaczcie, Henryk już pierwszy dzień zapalił się. No nie, będziemy go gasić. Nie dość, że mamy mało,
to będziemy mieć teraz nic. Gaś, Emilia, ugaś. Nie krzycz. Pożar, weź ty, idź gaś. Teraz się włączył alarm. No i patrzcie, wszystkie pieniądze wydane na kuchenkę, na lodówkę. I wszystko przepadło. Ale no, są emocje. Ej, to też gaś, 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 gaś. Czy to się już tak... Czy to już dogasa? Nie, to jeszcze można gasić. No nie, no nie, słuchajcie. To jest złośliwość. Ugaszone. Dostaliśmy 460 w ramach rekompensaty. Stop. Zobaczymy, za ile to można zamienić. Za 400. Chce mi się płakać. Zamienimy tą kuchenkę, a to możemy za 675. No tyle to my nie mamy. Czy ten obrazek dokończyłaś? Kontynuuj. Nasz Heniutek pewnie jest w szoku, tak. Osmolony cały. Wykąpać się nie ma gdzie. Zobaczcie, jak on wygląda. Nie, nie idź tam robić żadnych podłych interakcji z żadnymi kobietami. Może pójdziesz tutaj spać. Tutaj, czy mógłbyś, no nie wiem, spać, po prostu spać. Musimy sobie też kupić jakiś prysznic i kibelek. Emilia, czuję, że już kończysz. I mam nadzieję, że to będzie warte tego wszystkiego, co się stało. Znaczy, to jest niczyja wina, no tak musiało być. No ona jest chociaż pewna siebie teraz. Zobaczcie, wygląda w tym diademie tutaj jak taka pewna siebie zwycięzczyni tytułu Miss Polonia. Też idziesz robić podłe interakcje? Nie. Sprzedaj to. Sprzedaj kolekcjonerowi. Teraz zobaczyłam, że tylko o jeden zarobiliśmy więcej. Spróbujmy obraz wzbudzający pewność siebie. Ogólnie z takich organizacyjnych rzeczy to jeszcze prawie wszystkie stroje jej to jest ta sama suknia, ewentualnie sport, piżama i bikini to jest coś innego. Tak samo nasz Henryk. Dlatego, że tych sukienek długich, no jest sporo w różnych miejscach z modami, ale jednak stwierdziłam, Boże, jaki brudny. Stwierdziłam, że... No, nie będziemy tak za bardzo szaleć, że każdy strój inny, bo by tego było po prostu za dużo. A i tak większość czasu będą chodzić w strojach codziennych. Coś szalonego powstaje, jakiś lew, ale zobaczcie, to jest takie ukryte przesłanie, taki po prostu król lew w naszej królewskiej rodzinie. Czuję, że ten obraz u nas zawiśnie. Chyba u nas zawiśnie. Tutaj może nad drzwiami wejściowymi taki sobie zrobimy pamiątkowy obraz. Gotowe. Chyba musimy zainwestować w kibelek, bo tak nie wypada, żeby królewska rodzina sikała w majtki. Więc po prostu tutaj uznamy, że to pomieszczenie będzie łazienką. I próbujemy, co się po prostu da. Więc tu mamy taki ambasador. Pewnie za dobre to nie będzie, ale proszę bardzo, idź tutaj sikać po mistrzowsku. Startuj, startuj. A obrazek, tak jak mówiłam, powiesimy sobie tutaj. I może włączymy aurę emocjonalną i oprawimy płótno. Myślę, że nie będziemy tego na razie sprzedawać. To będzie taka nasza pamiątka, bo ten lew bardzo mi tutaj pasuje. Jest tu trochę ciemno i mało to widać, ale myślę, że widzicie. W sumie zrobiłam błąd. Mogłam nam przywrócić lodówkę, bo teraz będziemy głodni. Co będziemy jeść? A na kuchence co sobie zrobimy, jak nie mamy, no właśnie, lodówki? No, no, to się nazywa być mną. Zostaw komórkę. Jak możesz grać na komórce, nie powinnaś mieć umiejętności grania w gry wideo na tym poziomie. No, ale tego nie ominiemy, bo ona jest bardzo niegrzeczna, nieusłuchana. Zostaw to, podejdź tam. Teraz ty pójdziesz na chwilkę spać. Jakie dziwne tutaj nam się robi to, bo to jest łóżko z modów. Ty wstań i skorzystaj, bo nie wiem, właśnie nie będą pewnie chcieli spać razem, tak czułam. Och, jaki zły. Skorzystaj tutaj. No tak, cały hajs wydany na mury, na ściany, a nie mamy nawet w czym się kąpać, ani gdzie sikać, no. Tak, to mogłam zrobić tylko ja. I wiecie co, no w tej sytuacji nie możemy ani jeść, ani pić, ani się wykąpać, więc Henryk się przebiera, zmień strój, proszę bardzo, na codzienny. Emilia wstaje, zobaczcie jej piżamę. Kombinezon taki różowy. I obydwoje, tu też zmień strój na codzienny. Pojedziemy sobie w jakieś miejsce, w mieście tam się umyjemy, zjemy i wrócimy po prostu. O, idziesz zagadać. Tu będziemy sobie rozmawiać gdzieś tam. Nie do końca, wiecie, to jest takie miejsce też odpowiadające klimatem, latami i tutaj gośćmi do naszego wyzwania, ale tutaj widzę, ktoś jest elegancko ubrany, więc zobaczcie, no nawet nam się udało, że nie jest tak źle, jak mogłoby się wydawać. Więc po prostu tutaj Henryk pójdzie sobie umyć ręce, tutaj raczej pryszniców nie ma, ale myślę, że kilka razy umyje ręce, umyje zęby i trochę mu się poprawi, może tak dużo razy nawet. Więcej już póki co nie może. Ty też tutaj pójdziesz do innej łazienki, też tutaj trochę się umyjesz na zapas.
Także takie hardkorowe działania muszą być póki co. I tutaj mamy jakiegoś barmana, więc u tego nie ma lodówki. Szkoda, że nie ma takiej małej stojącej lodówki, ale wiecie co, ja ją po prostu tutaj postawię. Wywalimy sobie ten fotel. Zamiast tego fotela po prostu sobie postawimy tutaj lodówkę. Taką, o zobaczcie, taką fajną, taką jak tam chciałam. Tylko może białą. I tutaj proszę bardzo, da się gotować, ale nie ma kuchenki właśnie. No to sałatkę ogrodową, zobaczcie sobie, zrobimy, zrobi nasza Emilia. Tu ktoś za nią idzie, ale wolałabym, żebyś pobyła sama. Właśnie, patrzcie, poszła sobie tam, za ten bar, weszła, gotuje. W końcu królowej wszystko wolno, prawda? To jest królowa całego simowego świata. Jeszcze w sumie nie, no ale dobra, powiedzmy, że tak. Już teraz tutaj się przeniosła i miesza. Henryk, pokaż się. Ty, Henryk, tutaj przyjdź i usiądź, jak już się umyłeś. Usiądź. Tu widzę, ludzie się czają na nasze jedzenie, ale idźcie sobie, bo to jest dla nas. Więc tutaj sobie zjedz, Henryk, weź porcję. Da się to ukraść do wyposażenia? Da. Dobra, myślę, że już pora na jakieś małe flirty. Będą się odbywały w łazience. On tam już, widzę, myślał o jakimś dziecku. Dobrze myślisz, ponieważ już niedługo będzie. To teraz popodrywamy. Może bardziej Henryk niech podrywa naszą... Dlaczego wy rozmawiacie w takim brzydkim miejscu? Podejdźcie chociaż do tej sypialni. Rozmawiam tutaj, także tu jest tak już troszeczkę przyjemniej. O, może tak na tym tle sobie popatrzymy. I Henryk, tutaj proszę bardzo, atakuj. Rozmawiaj o zainteresowaniach, ożywiona rozmowa, tak bardziej się zaprzyjaźnijcie jeszcze, okaż podziw, nie wiem, coś tutaj sobie weźmiemy, może ucz romantycznych, zapytaj, czy jest w związku oraz pochwalmy jej wygląd. Jeszcze coś by się przydało, wiecie, z grubej rury, obejmij. W sumie to tak, jesteś taka w piżamie przy nim, nieładnie tak. Zmienimy strój, także widzicie, o właśnie, to są jej stroje. Codzienny, oficjalny, tutaj mamy imprezowy. To jest taki śliczny strój kąpielowy z kapeluszem, mega mi się podoba. Mam nadzieję, że doczekamy się jakiegoś basenu, to wtedy byśmy sobie właśnie pływali. Sportowy, nie podoba mi się zbytnio, ale czerwony był, więc okej. I do snu mamy taką błyszczącą piżamkę różową. Romantyczne, już wzięłam, wyznaj za uroczenie, ale zobaczymy, jak się to będzie działo. O, nic z tego, ona za bardzo... nie jest gotowa na takie rzeczy. Och, też nie, to ich wkurzyłam. Dobra, to co się tam może przeprosimy? Przyjazne, poznaj. No, chyba się za bardzo przeproś. Właśnie, wiecie, to jest takie... W dawnych czasach kobiety nie były takie łatwe, zapomniałam o tym. Przyjazne jeszcze. Jeszcze raz poznaj. I przyjazne. Ożywiona rozmowa. Jest zawstydzona, słuchajcie. To już całkowicie kiepsciutko. Ukryła się, zobaczcie, w łóżku. Schowała się w środku. Henryk nasz, znowu brudny. Trochę mi jest szkoda tego obrazka, ale no może byśmy go sprzedali. Nie no, Emilia, ty wychodź, nie wygłupiaj się. Chodź tutaj, namalujesz coś. Ma za mało simolonów. No to, słuchajcie, no miało być fajnie. Miał być pamiątkowy obraz z naszym tutaj lwem. Ale no co zrobimy? Sprzedamy kolekcjonerowi, słuchajcie. No musimy myśleć na razie o finansach. Później będziemy mieć takie piękne obrazy, na jakie nam tylko przyjdzie ochota. Mamy 101, więc dobrze. Średni obraz może klasyczny. Teraz namalowała też jakieś takie ładne tutaj jakieś wazoniki i w ogóle gotowe, więc sprzedajemy to. Sprzedaj kolekcjonerowi. I może szybciutko jeszcze jeden klasyczny obraz średni. Dawaj, dawaj. To może nam się uda coś jakąś... Nie no, pizzy nie będziemy zamawiać. Nie no, to już w ogóle nie te lata. Ale coś tutaj spróbuję wykombinować, jeżeli chodzi o nasz posiłek. W sumie to chyba sprzedamy tą lodówkę za zero i kupimy sobie coś mniejszego. Nie no, też nam nie wystarczy. Ta najtańsza 215. Dobra, to domalujemy do tego, żeby to było i chyba sobie kupimy, no bo coś musi Henryk zjeść przed pracą. Nie może iść na głodniaka. Mamy już trzeci poziom malowania, idziemy jak burza. I ogólnie to prosiłabym cię właśnie, żebyś się przebrała też. Skończyłaś to teraz... Też sprzedajemy i szybciutko robimy jeszcze jeden pop artowy, średni niech będzie. Henryk, za ile ty idziesz do pracy? Pokaż ty się. Idziesz do pracy dzisiaj? Za 11 godzin, o 16, bo on ma taką pracę bardziej nocną, słuchajcie, także no. Tak niestety będzie musiało być. Może się zmienią godziny pracy później, jak się już troszeczkę poprawi, bo na razie zobaczcie, nasz Henryk jest asystentem zmywania naczyń, także no, za dobra to praca może nie jest. Znaczy nie, no praca jak praca, no nie, ale wiecie, no nie, taka nie za bardzo, jeżeli chodzi o króla, ale on żadnej pracy się póki co nie boi. Obraz prawie gotowy, zobaczcie, takie jakieś tutaj kobitki nam namalowała. Pierwszy raz widzę ten obraz, wcześniej go nie widziałam, a naprawdę dużo już w Simsach obrazów w swojej karierze namalowałam.
Gotowe, sprzedajemy, sprzedaj, sprzedaj. A no zapomniałam, Jezu ludzie, mamy tutaj przecież sałatkę w środku i ona za 30 minut się psuje. Szybko Henryk, chodź tutaj zjadaj to, ale nie wiem czy zdążymy. A Emilia, ty tak samo. A ty już jesz, dobrze. Może zdążysz zjeść zanim się zepsuje. 20 minut. Szybko, szybko chłopie, siadaj jedz, bo potem będzie ci niedobrze znowu. O, przebrał się. I co tam idziesz, narzekać, że niedobre? A rozmawiać z nią. Przez ścianę. Tutaj podejdź Heniu, podejdź tu. Ona sprzedała, on nie podszedł. Zaraz, może zaraz. Później od razu zaczniesz może pop-artowy duży i... Oj, no i już. Schowamy do wyposażenia, żeby nie śmierdziało. Nie da się? Musi się dać. No. Nie, nie da się już chyba. To kiepsko. O, teraz duży chyba mi się kliknęło. Henryczku, ty mój. Ty jesz to niedobre? Może kupimy sobie też coś do mycia? No naprawdę. Źle to rozplanowałam, ale wiecie, ja tam czasem lubię, jak są takie komplikacje. Coś się dzieje, coś tam trzeba kombinować, coś tam robić, wiecie, takie sprawy. Wystarczy nam na prysznic, więc kupimy sobie ten pierwszy prysznic, później wymienimy go na lepszy. Chodź tutaj, Henryk, się szybko wykąp, weź szybki prysznic. Czy mamy taki kosz podwórkowy? Powiedzcie mi, czy mamy taki kosz? Nie mamy takiego kosza. Szkoda, bo byśmy wywalili to, wpierdzielibyśmy to do śmieci. Dobra. To może później, jak już zjesz i się wykąpiesz, to już nie podchodź póki co do niej. Mamy jeszcze czas. Nigdzie się nie spieszymy, kochani. Naprawdę nigdzie. Może to wyzwanie trwać nawet dłużej. Nie będę się tak bardzo śpieszyła, że o, w ogóle na łapu capu. Niech pozbiera tutaj, co się da. Okej, on tam wyszedł, a w tym czasie ona niech sprzeda kolekcjonerowi to. I spróbujemy jeszcze jeden. Pop-artowy, duży. Tak sobie myślę, że w sumie mamy puste pokoje, więc byśmy te śmierdziuszki tutaj pochowali. Może wtedy by nie śmierdziały nam tak, wiecie, jak są drzwi. Mam nadzieję. Henryk już coś tam złapał. Znaczy złapał, coś tam znalazł. Tutaj kopię. Zobaczymy, co ty tam masz. Jakąś skałę za 80. No i śmierdzące jedzenie. A Emilia bardzo zmęczona, więc też już ci zaraz powiemy, żebyś sobie poszła troszeczkę pospać. I twoje żaby też rozmnożymy. Rozmnażamy żaby bakłażany. Henryk ma tam jakąś jedną kapsułę, więc sprzedamy tą kapsułę. I ma jakąś skałę. Skałę za 155. Bardzo ładny Henryk. Ma jakąś żabę. Żaba liściasta. No to szału nie ma, ale zaraz może znajdzie drugą. Będziemy sobie też rozmnażać. W sumie mogłam mu dwie do wyposażenia włożyć. Zamiast, wiecie, po prostu sprzedawać od Emilii, to mogłam mu włożyć, by sobie rozmnażali jednocześnie. Ale nie pomyślałam. Tu jakaś kolejna skała za 50. I tutaj szuka jeszcze jednej żaby. I teraz będziemy mieć żabę taką samą. Obydwie po dyszce, więc rozmnażaj żabę. On się idzie kąpać, Emilia sobie śpi i też później myślę, że też by chciała później zrobić siku. A później może zaraz, jak właśnie jak się wyśpisz, tylko żebyś go nie nakryła, to pójdziesz też właśnie siku i się wykąpać. No i musimy dzisiaj chociaż do pierwszego pocałunku, no bo kurde no, jak tak można? Księżniczka nam mieszka w domu. Trochę tak wiecie, no nie za bardzo, żeby tak, no, ślubu jeszcze nie było. Ogólnie też mam sukienkę przygotowaną dla niej, przepiękną. Taką samą jak miała Bella w Piękna jej bestia, tylko białą. I myślę, że każda kobieta, która będzie brała ślub, przynajmniej przez te pierwsze generacje, będzie musiała właśnie w tej sukience takiej rodzinnej, przekazywanej po prostu z matki na córkę i z siostry na siostrę sukience brać ślub. No i też synowe w sumie, no tak. On się już wykąpał, więc może ty przyjdziesz tutaj, byś popodlewał. Zostaw komórkę. Zdobył trochę ogrodnictwa chociaż, a chciałam po prostu, żeby było szybciej, niech ona się już wyśpi. O Jezu, zostaw ten telefon. Emilia, czy ty masz coś tylko te żaby? Rozmnażać nie możesz i ty rozmnażać... Zostaw to. Też rozmnażać nie możesz. Tutaj niech on jeszcze coś zbierze, bo koniecznie bym chciała właśnie jeszcze tą lodówkę kupić, żeby jeszcze coś sobie móc ugotować przed wyjściem do pracy. Generalnie też to jest też takie wyzwanie, takie od zera do milionera, ponieważ mamy teraz mało, mamy wręcz długi na karku, a musimy zdobyć wielką fortunę, bo w tych ostatnich poziomach, ostatnich generacjach, pokoleniach są już tak olbrzymie kwoty do osiągnięcia w ogóle, także... będzie ciężko, ale myślę, że to będzie fajnie widzieć to, że im dalsze pokolenie, tym po prostu więcej, wiecie, pieniędzy, coś cieszysz się? Dobrze. Więcej pieniędzy po prostu mamy i wszystko się jakoś na wymiarę rozwija. Trochę mnie kusi, żeby ją otworzyć, więc otwórzmy, zobaczmy, może coś tam nam się uda trafić drogiego, w co wątpię.
Taką figurkę mamy za 50, no nie, sprzedamy ją, straciliśmy trochę. Henryk wrócił, idzie siku, zobaczymy co tam mu się udało przynieść. Skała, jakaś nowa żaba widzę, ale też za dychę, sprzedajemy. Jakieś rośliny, lilie mamy po 5. W sumie trochę mnie kusi, żeby je posadzić, wiecie, te wszystkie rośliny. Ale z drugiej strony zobaczymy po ile ten obraz, po 215, więc sprzedaj go kolekcjonerowi jeszcze. I pomyślimy o tym, żeby kupić kolejną nową lodówkę. Tak, więc myślę, że nam już wystarczy na jakąś taką w miarę małą lodówkę. Mam nadzieję, że nam się znowu nie swajczy, w miarę trochę postoi, więc to jest chyba nawet ta sama. Oby tym razem trochę dłużej to potrwało. Ty jesteś w miarę, właśnie, może on by poszedł, bo on musi mieć to zadanie. Chcesz z nią rozmawiać, porozmawiaj, ale może być tak, gotował coś. Może być nawet sałatka ogrodowa. A w tym czasie Emilia cię pozagaduje trochę. Aha, zaczęła malować, zobaczcie, jakiś obraz, bo jest bardzo zainspirowana i maluje obraz realistyczny, więc damy jej to zrobić, a Henryk rozpoczyna pracę za godzinę, więc jeszcze tutaj sobie właśnie ugotujesz, zadanie rozpoczęte już, dopiero zaczęte. Strasznie sobie sieka palce, słuchajcie, ale musimy się spieszyć, bo praca za 36 minut. Gotuj, gotuj. Gotowe. Dopiero w 25%, słuchajcie, także no, za bardzo to się przed dzisiejszą pracą nie popisał. Weź porcję, schowamy sobie to do lodówki, a nie, na razie niech stoi, nie stoi, zaraz schowamy do lodówki. Ona malowała to taki piękny słonecznik, zobaczcie, jaki śliczny. I sprzedamy go za 102 tylko, więc nie za dużo. Dobrze, myślę, że w dzisiejszym odcinku to będziemy jednak kończyć, żeby to nie trwało też zbyt długo te odcinki, bo chciałabym troszeczkę krótsze robić. Także dajcie znać, co myślicie o nowym wyzwaniu, czy wam się podoba, bo mi się strasznie podoba, bardzo mam ochotę to nagrywać, także mam nadzieję, że wam się spodoba równie bardzo jak uciekinierka, którą mega miło przyjęliście, więc teraz będzie bardzo często właśnie uciekinierka, wyzwanie królewskie i 100 dzieci. Czasem mówi Sir Planet i czasem jakieś metamorfozy, no jeszcze Dorota i Michał w sumie tak. Jakoś to wszystko załatwimy spokojnie, będą teraz filmy prawie codziennie, także mam nadzieję, że się cieszycie. Ty się już spóźniasz do pracy, to leć do pracy. W przyszłym odcinku właśnie postaram się już, żeby oni się w sobie zakochali, żeby można było już myśleć o jakimś ślubie. Schowamy tą porcję do lodówki, a on niech idzie i my się już żegnamy. Tutaj Emilia jeszcze każe jej namalować jakiś obrazek w tym czasie, żeby też się trochę przyłożyła, także jeszcze pop artowy duży, a później wykąpiesz się i pójdziesz spać, także dajcie mi znać, co myślicie właśnie o tym wyzwaniu. Jeżeli wam się podoba, będzie mi miło, jeżeli dacie kciuka w górę na dobry start, a jeżeli jesteście nowi na moim kanale, to koniecznie zasubskrybujcie, żeby być na bieżąco z wszystkimi moimi filmami i naszą rodziną królewską, bo myślę, że fajnie to się prezentuje, te wszystkie korony i w ogóle. Ale oczywiście czekam na to, co wy powiecie i co wy sądzicie o tym pomyśle. Także żegnam się już z wami serdecznie. Widzimy się niebawem. Pozdrawiam, cześć.